Proszę Państwa, jestem w podziemiach Bazyliki Saint-Denis, gdzie pochowani są francuscy władcy. O historii tej bazyliki będę jeszcze mówił w innych nagraniach, ale jestem w kryptach tej bazyliki, gdzie jest jedno miejsce szczególne. To miejsce, gdzie jest pochowane serce Ludwika XVII. Ludwik XVI i jego żona Maria Antonina, jak pamiętamy z lekcji historii, zostali zgładzeni w czasie rewolucji francuskiej. Odebrano ich syna Ludwika, którego nazywamy Ludwikiem XVII. Przeżył ten chłopczyk zaledwie 10 lat. W dosyć tajemniczych okolicznościach zmarł. Pochowany został w zbiorowej mogile, natomiast lekarz wyjął jego serce z piersi i przechował. Po różnych bardzo przejściach trafiło ono właśnie tu, do Bazyliki Saint-Denis. Badania genetyczne przeprowadzone stosunkowo niedawno w oparciu o żyjących członków rodziny Bourbonów potwierdziły, że jest to rzeczywiście serce malutkiego Ludwika XVII, nieszczęśliwego dziecka, które zginęło w wyniku rewolucji francuskiej, którego los odmieniony został wówczas na zawsze. Trafiło tu, gdzie są pochowani przodkowie z dynastii Bourbonów i inni władcy Francji, serce tego malutkiego dziecka. Pozdrawiam z Bazyliki Saint-Denis, z krypt królewskich.